Dzień dobry i witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień i kolejny cudowny temat. Zawsze coś. Co prawda, mówiłem wam ostatnio, że nie będzie Freak ale niestety będzie, bo okoliczności się troszeczkę zmieniły. A to za sprawą telewizji Polsat. Telewizji Polsat, która od wczoraj tak zbombardowała Freak Fighty, że nie da się udawać, że to jest normalne, i widać gołym okiem, że coś tu po prostu jest nie tak. Bo oczywiście, to gdyby ktoś sobie zrobił artykuł czy jakiś reportaż, byłoby absolutnie normalne, ale. Na Polsat News od wczoraj mamy 10 artykułów, które uderzają bezpośrednio we Freak fighty. I pomimo, że nie wiadomo do końca, kto za tym wszystkim stoi, kto jest tam w ogóle synem kogo, no to nie jest jakiś zwykły artykuł czy reportaż, a jakaś większa akcja medialna, która ma jakiś chyba wyższy, szczytny cel. Ja postaram się dzisiaj omówić dla Was działania obu tych podmiotów, gdyż myślę, że gdy za coś wezmą się politycy na spółkę z telewizją, to może być to co najmniej interesujące. I od razu mówię, że fragmenty, które wykorzystuję w tym filmie, wykorzystuję na podstawie artykułu 29, czyli tak zwanego prawa cytatu, gdyż mogę je wykorzystywać w celu polemiki bądź analizy krytycznej. Ale gdyby jednak ten materiał spadł za prawa autorskie, to nie martwcie się, wrzucę go jeszcze raz i po prostu sparafrazuję swoimi słowami wypowiedzi ludzi, które tutaj usłyszycie. A żeby tego nie przegapić, zostawcie tu subskrypcję i zaczynamy. No to może na początek pan Marcin Wiącek, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich. Panie Rzeczniku gale fightowe cieszą się dość dużą popularnością w internecie, ale patrząc na to, co dzieje się na tych galach, możemy powiedzieć, że te gale normalizują przemoc i agresję wobec dzieci. No i tutaj mamy przykład tego, jakie to będzie dziennikarstwo. Ja na miejscu pana rzecznika zapytałbym tej pani, gdzie w którym momencie poprosiłbym o chociażby jeden przykład normalizowania przemocy i agresji wobec dzieci. Jeden przykład. Czy Pana zdaniem jako rzecznika praw obywatelskich jest szansa na likwidację takich gal? To jest kwestia moralnych granic wolności działalności gospodarczej. Te gale są organizowane przez osoby, osoby fizyczne, osoby prawne, które czerpią z tego zysk. W warunkach swobody, w warunkach wolnego rynku, trudno wyobrazić sobie całkowity zakaz. Tego typu imprez, czy towarzyszących im działań. Natomiast bezwzględnie organy władzy publicznej odpowiedzialne za poszanowanie prawa powinny się przyjrzeć temu zjawisku i zastanowić, czy nie dochodzi tam do działalności przestępczej, czy nie dochodzi tam do demoralizacji dzieci, i czy tego typu wydarzenia, i również wydarzenia towarzyszące tym galom. Nie powinny być wprowadzone pewne ograniczenia, takie, które uniemożliwiłyby dostęp do tych treści, w szczególności dzieciom. No i to będzie chyba najrozsądniejsza wypowiedź, jeśli chodzi o stronę polityczną, jaką dziś usłyszycie. Co by o nim nie mówić, pan Wiącek akurat nie odpiął wrotek i odpowiadał w miarę racjonalnie. Ogólnie narracja, która jest budowana polega troszeczkę na tym, że oni nie chcą niczego zakazywać, nie chcą niczego wycofywać, chcą wprowadzić realne ograniczenia wiekowe. I ja nie wiem, czy to ma jakieś podwójne dno. Nie chcę siać teorii spiskowych i zakładać foliowej czapeczki, bo aż tak bardzo się nad tym nie zastanawiałem. Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, ta. Tak od razu, bez jakiegoś dłuższego zastanowienia się, to to, że gdyby rząd wprowadził coś takiego, że za każdym razem, gdy logujesz się do sieci, to logujesz się do niej z imienia i nazwiska, no to mieliby po prostu twoją historię przeglądania. Co googlujesz, czym się zajmujesz. I wiadomo, są to daleko idące teorie, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać absurdalnie, aczkolwiek jak sobie przypomnę parę pomysłów naszych kochanych polityków, to wcale bym się nie zdziwił. Gdybyśmy nie wiem, zapowiedzmy 3-4 lata dodali do tego jeszcze jakieś prawo, że nie można się o kimś źle wypowiadać, że nie można o kimś napisać złego komentarza, no to mamy gotową, szeroką drogę pójścia w stronę systemu chińskiego. Ale tak jak mówię, to tylko jakaś taka teoria, Skąd się ona wzięła? Otóż stąd, że ja nie wierzę w szczerość intencji polityków. Nie wierzę, że politykom zależy na dobru obywateli czy dobru dzieci. Do tej pory za każdym razem, gdy działo się coś takiego, miało to jakieś swoje podwójne dno, na którym właśnie korzystali politycy. Czy to zdobywając jakieś informacje, czy to zdobywając jakąś władzę nad obywatelami. Więc ja do takich rozwiązań jestem nastawiony bardzo sceptycznie. No ale przejdźmy dalej. Dalej mamy pana Krzysztofa Gawkowskiego, czyli ministra cyfryzacji. Które o freakfightach wypowiada się w ten sposób. Czy widzi Pan zagrożenia, jeżeli one faktycznie są, w, we, w tak zwanych freakfajtach, czyli tych walkach, które się odbywają na niesportowych zasadach, ale też w konferencjach prasowych, które odbywają się przed tymi imprezami? Wielkie zagrożenie widzę, bo sam jestem tatą trójki dzieci i tego najmłodszego, trzyletniej córki. 9 syna i 14 córki. Oni są narażeni na to, że oglądają to, bo to się wyświetla nie tylko podczas gali, ale mamy przygotowania, mamy rolki, mamy informacje, mamy wycinane specjalne te fragmenty, które później mają napędzać widzów, a tam przekleństwa, a tam wyzwiska, a tam bicie się, a tam tak naprawdę nielegalne treści. Więc i dla ojca, i dla polityka, i dla ministra jest to coś, co na pewno jest sposobem na zarabianie pieniędzy, ale nie jest to ani akcja ani w żaden sposób temu nie kibicuję. Nie wiem, jakie nielegalne treści widzi pan minister, czy to na galach fightowych, czy to na wydarzeniach promujących te gale, ale skoro są tam te nielegalne treści to jeżeli działa to już od ponad 6 lat, to dlaczego przez 6 lat nikt nawet kurwa palcem nie kiwnął w stronę tych nielegalnych treści, a teraz mamy nagle jakiś zmasowany atak, który opiera się na jakichś górnolotnych frazesach i graniu na emocjach, które odbywa się przez ciągłe powtarzanie frazesów, że to wszystko dla dobra tych dzieci, że to wszystko dla tych najmłodszych, że gdyby nie te dzieci, to wszystko by było w porządku, pomimo że są tam nielegalne treści, według pana ministra, ale najważniejsze są dzieci. Później pan minister odjechał nam troszeczkę dalej. Jeżeli ktoś kogoś bije. To z natury, bez względu czy ktoś mówi, że się na to godzi czy nie, to powinno być ścigane. Ja to tak traktuję. I dla mnie, jeżeli ktoś kogoś bije, jest tak samo, jak ktoś na przykład znęca się nad zwierzęciem. Ja mam tylko nadzieję, że pan minister na tych wrotkach, które odpiął, nie pojedzie 16 listopada prosto do Gliwic, bo będzie się tam odbywać gala KSW, gdzie dosyć sporo ludzi będzie się tam biło. Oczywiście za zgodą. Wszyscy zawodnicy biorący udział w KSW 100 się na to zgodzili. Ale skoro dla pana ministra nie ma to żadnego znaczenia, no to ja nie nie wiem czy on by nie chciał tam wpaść i tych wszystkich zawodników pozawijać. Bo skoro według niego w internecie od 6 lat pojawiają się treści nielegalne i on teraz się obudził niczym niedźwiedź z zimowego snu i chce coś z tym zrobić, no to może tak samo skoro według niego to, że ktoś się bije za zgodą na warunkach sportowych nie ma żadnego znaczenia i to trzeba ścigać i zamykać, no to może i na KSW wpadnie i pozamyka zawodników, organizatorów czy kogo on sobie tam jeszcze wymyśli. No i jeżeli racjonalne myślenie się stopniuje i idziemy od rozsądku po totalne odklejenie, no to idźmy o krok dalej, czyli do pani Moniki Rossy. I o ile wiedziałem, kim są poprzedni panowie, no to pani Monika jest tak ważna w polskiej polityce, że jedyna informacja, jaką o niej znalazłem, to to, że jest posłanką Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście nie wykluczam możliwości, że jest to jej jedyna funkcja, a jej jedynym zajęciem jest wciskanie przycisku tak, jak jej każą i gadanie bzdur do kamery. Bo z narracji pani Moniki to wychodzi, że ona to by poszła o krok dalej i chciała kontrolować jeszcze więcej. To jest temat nowy, który za każdym razem, gdy wybucha jakaś afera większa albo mniejsza, przebija się do mediów głównych. Natomiast świat cyfrowy, funkcjonowanie dzieci w świecie cyfrowym jest tematem bardzo szerokim, z którym nie tylko jako Polska, ale generalnie jako świat radzimy sobie dość średnio. Bo mówimy tutaj zarówno o uzależnieniu od mediów społecznościowych, internetu, ale także o wykorzystywaniu wizerunku dzieci w mediach, o krzywdzeniu dzieci, a badania jasno pokazują, że to właśnie media cyfrowe stają się jednym z głównych pól krzywdzenia dzieci, także na tle seksualnym. Mówimy o nienawiści, o hejcie, o dostępie dzieci właśnie do porównania właśnie do patostreamów te patostreamy są trochę takim polskim przypadkiem, bo badania nasku na stolatki 30 pokazują, że ósmoklasisty mają dostęp do treści patostreamów szkodliwych społecznie na poziomie około 30%. I szczerze mówiąc, ja nie wiem co na to 8 klasisty. Ale co ja tu widzę, to powtarzający się schemat. Powtarzający się schemat wycierania sobie mordy dziećmi, te górnolotne hasła, brzmią całkiem rozsądnie. Na pierwszy rzut oka można sobie pomyśleć, gdzie wady? Same plusy, dzieci nie będą miały dostępu do patologii, będzie jakaś realna weryfikacja wieku, bla bla bla. Tylko że, tak jak mówiłem, ja nie wierzę w szczerość intencji tych ludzi. Nie umiem sobie przypomnieć ani jednego przypadku, w którym politycy zrobili coś dobrego prospołecznie. I nie było żadnego ale, bo koniec końców prawdopodobnie ta sytuacja skończy się tak, że oni coś wprowadzą, wprowadzą coś po cichu, ludzie się obudzą i będzie już za późno. I wtedy będzie wycie i będzie krzyk, że: Ej, dlaczego miało być tak, a jest inaczej? I wtedy dostaniemy prawdopodobnie odpowiedź: Typu, no przecież chyba chcieliście dla dobra waszych dzieci, musicie to poświęcić. No, dzieci na tym zyskują. Co, dla dziecka się nie poświęcisz? Ciekawy jestem tylko, co się kryje za tym właśnie ale. Ciekawy też jestem, kto jest odpowiedzialny za, że tak powiem, Departament Propagandy w Polsacie, gdyż jest on absolutnie do wyjebania. Zobaczcie, jakiego pani redaktor dostała niby maila. Zacytuję wpis, który się pojawił w naszej skrzynce. Pojawiają się głosy i za i przeciw. Żeby nie było wątpliwości, cytujemy absolutnie wszystkie te, które do nas wpadają bez cenzury, jeżeli nie ma tutaj słów, które powszechnie uznajemy za obraźliwe. Kinia napisała. Mój chłopak się bije i mnie to nie przeszkadza. Cytuję dosłownie. Chociaż masło maślane, no ale. Dostaję uczciwe pieniądze i możemy pojechać gdzieś na imprezę albo do drogiego hotelu na basen. Gdyby się nie bił, to byśmy biedowali jak wszyscy. U nas fajty to szansa na przyszłość. Pozdro z Mazur. Kurwa, widzicie o czym ja mówię. Ba nie, no nie mogę. Proszę was, jakiś notatnik otwarty, w ogóle jakieś błędy pokazane, mnie napisane przez mnie. U nas fajty to szansa na przyszłość. I ktokolwiek, kurwa, pełnosprawny, ma w to uwierzyć, że właśnie redakcja Polsatu takiego maila dostała. Już ja widzę, jak jakaś oburzona kinia pisze akurat do redakcji Polsatu, a pani wybiera jednego setki maili, które, które dostała i wybiera tą kinie i cytuje dosłownie. No kurwa mać. Ja rozumiem buldupy ze strony telewizji, rozumiem, że ich boli, że nikt ich już nie ogląda, nikt ich już nie traktuje poważnie, ale oni sobie tą powagę sami odbierają. No i przejdźmy teraz trochę do tego. Bo dosyć zadziwiające jest to, że akurat telewizja Polsat się za to wzięła. Że akurat telewizja Polsat wpierdala się we Freak i robi te reportaże, jak to te Freak są szkodliwe. Ta sama telewizja, która sama zrobiła dwie gale Freak Fightowe, po prostu zrobiła je tak nieudolnie, że tam na pewno się nic nie spięło. Ta sama telewizja, w której jest wycie, że na galach freakfajtowych często pojawiają się kryminaliści, miała takich samych kryminalistów na swojej gali Freakfightowej. Tam też byli ludzie po wyrokach. A gdyby tego było komukolwiek mało, to ta sama telewizja Polsat transmitowała czy to Fame MMA, czy to High League, pozwalała na kupowanie pay per view bezpośrednio z ich platformy. Natomiast gala Cloud MMA czy Santa Cloud odbywała się właśnie w studiu Polsatu. I wtedy fighty były dobre, wtedy nic nikomu nie przeszkadzało. No to ja się kurwa pytam, o co tu teraz w ogóle chodzi? Bo mi to wygląda jak jakąś akcję zorganizowaną, zorganizowaną przez polski rząd czy jakiś tam konkretnych polityków, żeby narobić medialnie szumu, zrobić taki nie wiem, ruch społeczny, że trzeba czegoś zakazać. Dla bezpieczeństwa dzieci wprowadzić jakąś ustawę, która nie wiem, zwiększy bezpieczeństwo dzieci, ale i pod tym ale będzie ukryte coś takiego, że wszystkim nam kurwa pójdzie to w pięty. Tylko że gdy ustawa zostanie uchwalona i prawo zostanie zmienione, no to wtedy będzie już na to wszystko za późno i obudzimy się typowo z ręką w nocniku. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na rozwój sytuacji i mieć nadzieję, że politycy, którzy się za to zabrali, będą tak samo kompetentni w uprzykrzaniu życia normalnych Ludzi, jak redakcja Polsatu w dziennikarstwie śledczym i węszeniu przy Freakfightach. Ja dobrze widzę telewizja Polsat? Tak jest. A co to się stanęło, że telewizja postanowiła zawitać do nas na Mediaroomu? My chcemy po prostu by pokazać fenomen tego zjawiska, które tutaj... Czyli ocenujemy. jak telewizja to pewnie od złej strony. Fenomen taki negatywny, na pewno tak będzie. Fenomen to jest raczej słowo pozytywne. Przepraszam, bo my tutaj pracujemy. Aha, na rozumiem. No, także trzymajcie się.